Cieszę się ogromnie. Dzień dobry bardzo, witam serdecznie. Nietypowy wtorek, bo nie z końca miesiąca, ale jednak wtorek, godzina 10. Rozpoczynamy spotkanie, wideokonferencję z zarządem spółki Breve Leasing. Przedstawiać się nie będę, znamy się już, uczestniczymy w tych wideokonferencjach. Spotykaliśmy się już wielokrotnie. Bardzo się cieszę, że jest spora frekwencja. Wszyscy zainteresowani tematami Breve Leasing i bardzo dobrze. Ja i spółka ze swojej strony chętnie podzielimy się najnowszymi informacjami, tym, co się u nas dzieje, co planujemy. Zacznę może od tematów bardzo takich ogólnych, pewnych danych ekonomicznych. Najnowsze dane Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych pokazują słabnięcie aktywności gospodarczej. Chcę się do tego odnieść, dlatego że docierają do mnie takie sygnały, zapytania od inwestorów, od konsultantów, pośredników, od współpracowników, czy faktycznie będzie trochę gorzej, czy będzie kryzys, jak będziemy się w tym odnajdywać jako Breve Leasing. Te najnowsze dane, o których powiedziałem, podają jako przyczynę oprócz wojny na Ukrainie także zaskakiwanie rynków, uczestników rynku gospodarczego, ekonomicznego u nas w kraju, no zmianami w systemie podatkowym, zmianami prawa, które dotykają nas, przedsiębiorców, jak również naszych klientów. Wskazują również na niską, jako przyczynę tego ewentualnego słabnięcia aktywności, która się pojawi, niską wiarygodność banku centralnego. No niestety wyczuwamy to chyba wszyscy. Oczekiwania podniesienia stóp procentowych były już dużo wcześniej. Bank cały czas jakby nie tyle, że ich nie podnosi, ale mówi, że nie ma powodów, żeby to zrobić. I to nie jest zbyt dobre i nie jest korzystne. Ciekawym wskaźnikiem, który warto obserwować, jest wskaźnik koniunktury na rynku reklamowym. To jest wskaźnik, taki indeks branży reklamy i badań rynkowych, który publikuje GUS i on jest bezpośrednio skorelowany z naszym PKB. I ten wskaźnik pokazuje, że spadł rok do roku, w marcu tego roku, rok do roku spadł w granicach 9,5%, 9,5 punktów, o może tak. Też pokazując jako przyczyny inflację, wzrost stóp procentowych, no i wojnę. Myślę, że temat wojny będzie się pojawiał za każdym razem, bez względu na to, czy będzie miał w tej chwili większy czy mniejszy wpływ. Nie wiemy, jak się to rozwinie, nie wiemy, jak to wpłynie finalnie na gospodarkę. Niemniej jednak z jednej strony widzimy ten słaby wskaźnik, mamy informacje o tym, że aktywność gospodarcza będzie słabła, natomiast tej recesji nie widać w planach zatrudnienia firm i nie widać na rynku finansowym. I jakby ja jako przedstawiciel Breve Leasing to potwierdzam. Uwierzcie Państwo, w dalszym ciągu i zainteresowanie finansowaniem, i wszelkiego typu działania, które my, działania takie proklienckie, kierujemy do sektora naszych odbiorców, one spotykają się z dużym zainteresowaniem, z dużym zapotrzebowaniem. Jakby zupełnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że widzimy, czujemy, że będzie recesja. No zdecydowanie, zdecydowanie nie. Także ja ze strony Breve Leasing może nie tyle zaprzeczam tamtym doniesieniom, ale stwierdzam, że być może one nie działają tak globalnie na całą gospodarkę. Rynek finansowy ma się dobrze. My jesteśmy jednak drobnym graczem, ale jednak elementem tego rynku finansowego. I w mojej ocenie perspektywy sprzedaży i rozwoju w naszych sektorach, w sektorach usług, które proponujemy, leasingu i factoringu, są dobre. Po prostu są dobre. Chciałbym w tym momencie, ponieważ mówię na temat ogólny, w tym momencie chciałbym odczytać komunikat Breve Leasing, który publikowaliśmy niedawno, a jest to komunikat związany, wydany, związany w związku z wojną na Ukrainie oraz wysoką inflacją w Polsce. Taki fragment trochę bardziej oficjalny naszej wideokonferencji. Zarząd Breve Leasing solidaryzuje się z walczącą o swoją suwerenność Ukrainą. Znajduje to m.in. wyraz w otwarciu się na świadczenie swoich usług dla przedsiębiorców ukraińskich u nas w Polsce przy minimum formalności i wsparciu językowym.
Ja dodam tutaj, że w ramach tego wsparcia w dziale sprzedaży mamy współpracownika Aleksandra, człowieka z Ukrainy, władającego oczywiście językiem ukraińskim, językiem rosyjskim, który powoduje, że to zbliżenie i te relacje z przedsiębiorcami ukraińskimi są dużo łatwiejsze i dużo bliższe. Jednocześnie zarząd Breve Leasing podkreśla, iż nasze bezpośrednie otoczenie rynkowe pozostaje korzystne. Usługi finansowe, jakie świadczy Breve Leasing, cieszą się zainteresowaniem. Można wręcz spodziewać się, iż napływ do Polski wielu obywateli Ukrainy przyczyni się do zwiększenia tempo rozwoju gospodarczego z uwagi na dopływ nowych pracowników do naszej gospodarki oraz dodatkowy wygenerowany popyt. Wysoki poziom inflacji ogólnie nie jest zjawiskiem korzystnym, ale również generuje dodatkowe szanse dla Breve Leasing. Przy wysokiej inflacji rosną ceny kredytów bankowych oraz stawiane są wyższe bariery dla finansowania przedsiębiorstw. Taka sytuacja sprawia, że Breve Leasing zauważa wyższe zainteresowanie swoją ofertą leasingu czy faktoringu, której koszty zbliżają się do kosztów bankowych. A zatem sytuacja na Ukrainie przynosi jej obywatelom wiele cierpień, co przyjmowane jest przez zarząd Breve Leasing z ubolewaniem. Jednak, by oddać pełny obraz, zauważamy, iż nie notujemy na tę chwilę zjawisk niekorzystnych dla otoczenia biznesowego Breve Leasing. To tyle z tego komunikatu. Przepraszam, że go przeczytałem, ale no tak było prościej i chciałem uniknąć błędów. Cóż kolejnego na dzisiejszym spotkaniu? Sprawa UOKiK. Cały czas jesteśmy w grze. Nie pamiętam, jak podawałem z końcem miesiąca lutego, czy już byliśmy na etapie, chyba byliśmy na etapie drugiej rundy rozmów. Natomiast otrzymaliśmy pismo z UOKiK z prośbą o uaktualnienie danych, uaktualnienie dokumentów, uaktualnienie statystyk. Wykonaliśmy to, jak również o korekty naszych propozycji, jakie składaliśmy bodaj ostatniego listopada ubiegłego roku, celem zamknięcia postępowania i załatwienia jakby tej sprawy ugodowo. Popracowaliśmy, przygotowaliśmy tą odpowiedź i w najbliższych dniach ona będzie przekazywana do UOKiK. I chyba będzie to ostatnia runda rozmów. Oni ze swojej strony mówią wprost, że będą potrzebowali przynajmniej kilka tygodni. Tłumaczą się dużą ilością spraw, które w tej chwili prowadzą, spraw, które są u nich jakby niejako na topie, tematy instrumentów finansowych, którymi się zajmowali i nasze postępowanie jest jednym z ostatnich. I jakby da się to wyczuć, oni sami podkreślają, że już są mniej zainteresowani tym tematem. Więc będziemy z pewnością, mówię, do 15 kwietnia bodajże mamy przesłać odpowiedź. Ona już jest, czytamy, właśnie recenzujemy, w tych dniach ją ostatecznie zostanie wysłana, a potem UOKiK zgłosił, że no kilka tygodni potrzebuje na analizę i będzie wydawał postanowienie, o czym będę oczywiście informował w momencie, kiedy się pojawi. Będzie to wszystko na bieżąco Państwu przekazane. Temat następny, myślę, że interesujący nas wszystkich, wyniki finansowe za 2021. No, obiecałem miesiąc temu, że będą dzisiaj, tak? Obiecałem. Prawda jest taka, że między innymi ze względu na mój 10-dniowy wyjazd w marcu i nieobecność, ja docisnąłem pewne tematy i księgowość nie była w stanie dokończyć tego sprawozdania. Jesteśmy umówieni w tej chwili na połowę kwietnia, więc dzisiaj jeszcze nie, jeszcze odrobina cierpliwości. Koniec kwietnia będzie już na pewno tym momentem, mimo że włodarze tego kraju dali możliwość przedłużenia o 3 miesiące, tak jak mówiłem w lutym, nie będziemy z tego korzystać. Chcieliśmy to zrobić do końca marca, że tak powiem po Bożemu, natomiast no, te 2 tygodnie daliśmy sobie czasu, żeby to zakończyć i w tym momencie będziemy od razu publikowali oczywiście nasze wyniki, także jeszcze odrobina cierpliwości. Cóż kolejnego? No muszę powiedzieć, że od 1 marca trwają zapisy na kwit dochodowy serii C, C22.
Zapraszamy do inwestowania w tej serii. Ona będzie oferowana do 31 maja tego roku. Warunki podobne jak dotychczas. Może jakieś były drobne korekty. Ale powiem szczerze, nie pamiętam. Na pewno nie były na tyle znaczące, bo w tym momencie bym o tym miałbym to przed oczami. Także jakby zapraszamy do 31 maja, seria C22 jest oferowana. Ostatnio kończyliśmy okres reinwestycji którejś serii kwitu dochodowego. Nie pamiętam dokładnie której, tu się przyznaję. I po raz kolejny inwestorzy okazali nam zaufanie. Korekta kilkuprocentowa, tylko jeśli chodzi o zwrot. Reszta inwestycji, inwestorów i ich inwestycji pozostała z nami na kolejny 12-miesięczny okres. Bardzo dziękujemy inwestorom za zaufanie, bardzo dziękujemy konsultantom za wsparcie, za udzielanie w naszym imieniu odpowiedzi na pytania, jakie u inwestorów się pojawiły. Jesteśmy w grze. W ubiegłym tygodniu mieliście Państwo również okazję obejrzeć pierwszy odcinek nowego sezonu koktajlu inwestycyjnego w tej nowej formule już, gdzie wybitni eksperci w dziedzinie inwestowania, pan Paweł Zaręba-Śmietański oraz pan Rafał Janik, dyskutowali, rozmawiali i omawiali tematy inwestycyjne. Byli tam również goście, był pan nasz współpracownik bliski, pan Piotr Małek, był również nasz kolega z Ukrainy, nasz współpracownik działu sprzedaży, pan Aleksandr. Myślę i tak to odebrałem. Odcinek był ciekawy, był dynamiczny. Zapraszam wszystkich na nasz kanał na YouTubie, gdzie będzie można odtworzyć sobie, jest już do odtworzenia ten odcinek i można się będzie z nim zapoznać. I ostatni temat, jaki mam na dzisiaj, to jest temat, o którym wspominałem i powód tego, że nasze spotkanie nie odbyło się w określonym czasie, czyli w ostatni wtorek miesiąca marca, potem było przekładane jeszcze dwukrotnie. To jest mój wyjazd do Stanów, to jest mój wyjazd dokładnie na Florydę i to są spotkania z potencjalnymi inwestorami Breve Leasing. Tu z góry uprzedzę, to nie były próby nawiązania kontaktów celem zbycia udziałów, sprzedaży firmy. Nie, to były stricte spotkania poświęcone pozyskaniu inwestorów, którzy byli instytucjonalni, zaraz powiem, i byli prywatni, niemniej jednak dysponujący na tyle sporą gotówką, że ten zastrzyk miał być skierowany w zasadzie do faktoringu w związku z nowym produktem, który w tej chwili wprowadzamy, o którym wspominałem już, i gdzie jest potrzebny no, szerszy strumień finansowania. I tutaj kwit dochodowy może tego po prostu nie udźwignąć. To były dwa fundusze, mówię instytucjonalne, no prywatne fundusze, ale instytucjonalne organizacje. Z jednym z nich, jakby z wiadomych względów, nie będę wymieniał nazw tych, ani nazwisk tych inwestorów. Wszystko jest na etapie rozmów, to było w zasadzie pierwsze spotkania, bo wcześniej były tylko takie wideokonferencje, rozmowy telefoniczne. A tutaj poznaliśmy się przez parę godzin, mieliśmy okazję rozmawiać, dyskutować, sobie wspólnie coś planować. Podsumowując, no wizyta właśnie na Florydzie, dwa miasta w Miami i w Orlando. I z tych dwóch funduszy, jeden z nich odpuścił już na samym wstępie dalsze rozmowy, ponieważ okazało się, że oni celują w dużo większą skalę biznesu. Nasza jest dość butikowa i nie odpowiadała im po prostu, chociaż sam biznes im się bardzo podobał. Natomiast drugi fundusz, porozumieliśmy się na tyle, że w tej chwili w ciągu kilku dni podpiszemy stosowne dokumenty i rozpocznie się due diligence naszej firmy, którą będzie wykonywała jedna z warszawskich kancelarii na zlecenie Amerykanów. Natomiast co do spotkań z tymi dwoma inwestorami prywatnymi, Jeden to Polak mieszkający w Stanach już od lat,
drugi rodzinnie związany z Polską, ale już taki rodowity Amerykanin. Zamożni ludzie w wieku już przedemerytalnym czy emerytalnym, rentierzy szukający możliwości dywersyfikacji swoich portfeli inwestycyjnych, ale zainteresowani nie takim nie do końca pasywnym inwestowaniem, tylko zainteresowani raz, że wprowadzeniem stałego, kontrolowanego strumienia finansowania, a dwa, również warunkujący to wprowadzeniem kogoś do władz spółki ze swojej strony, celem ochrony i bezpieczeństwa swojego kapitału i jak najbardziej dla mnie to jest zrozumiałe, tak to się robi, tak to funkcjonuje. Rozmawiamy. To były dwa spotkania, jedna kolacja, zobaczymy jak się to rozwinie. Dobrze się nam rozmawiało, biznes się im podoba. W tej chwili czekam na przesłaną listę pytań, i na którą będziemy musieli i chcieli odpowiedzieć, przygotować pewne dane, dokumenty. We wszystkich przypadkach NDA zostało podpisane, także czujemy się komfortowo, ja się czuję bezpiecznie w tych rozmowach. No i to chyba w zasadzie wszystko, co na dzisiaj. Wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. No widzimy się już niedługo, bo chyba za 3 tygodnie, w ostatni wtorek kwietnia. Ja spojrzę, bo tam potem majówka nam się szykuje, ale to będzie, no za 3 tygodnie, to będzie 26 kwietnia. No to akurat przed majówką. 26 kwietnia, w międzyczasie święta Wielkiej Nocy i z okazji tych świąt, no chciałbym złożyć życzenia wszystkim spokojnych, rodzinnych, ciepłych świąt wielkanocnych. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do telefonów, do maili. Życzę Państwu udanego dnia i takiego radosnego spojrzenia za okno, gdzie w najbliższych dniach już chyba wiosna do nas zawita na stałe, chociaż w ten weekend ja miałem takie opady śniegu, że nie mogłem sobie z tym poradzić. No po prostu musiałem ociężać. Dziękuję za obecność, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.